Sztab antykryzysowy przekazuje sprzęt medyczny do szpitala lwowskiego. 26 marca lwowscy lekarze otrzymali od polskich kolegów ładunek pomocy humanitarnej. We współpracy z Zakonem Rycerzy Kolumba Klub Kardiochirurgów Polskich przekazał 5 ton sprzętu medycznego do kardiochirurgii ukraińskim lekarzom lwowskiego obwodowego szpitala klinicznego. Aparat do sztucznego krążenia, oksygenerator, systemy rurek perfuzyjnych, instrumenty, odzież medyczna oraz inny niezbędny sprzęt operacyjny dotarły do Lwowa dzięki współpracy Fundacji Dajmy Nadzieję i Semper Fidelis. Tu we Lwowie pomoc humanitarna została przyjęta i wyładowana na miejscu przez profesora Lubomyra Kułyka oraz z naszymi rycerzami Kolumba i szefem sztabu antykryzysowego biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej Edwardem Kawą. Państwo dostaliśmy akurat wielki transport z Polski, to jest idzie przez Klub Polskich Kardiochirurgów, bo wszystkie ośrodki kardiochirurgiczne powiedziały, że będą nam pomagać i dostaliśmy ogromny transport, ogromna pomoc, to jest zastawki, to jest sprzęt, to jest aparat do krążenia pozostrojowego, to jest też heater cooler, to jest jakieś instrumenty. Dziękujemy ogromnie Państwu za to, że nas podtrzymujecie w takim ciężkich chwilach. Dziękuję.